W dobie szalejącej inflacji, niepewności rynkowej i po-covidowego zamieszania wiele osób zastanawia się nad tym, jak zarabiać więcej pieniędzy. Część rozważa założenie własnej firmy. W dzisiejszym wideo zastanowimy się nad wadami i zaletami prowadzenia własnego biznesu. Postaramy się przyjrzeć wszystkim blaskom i cieniom prowadzenia własnej działalności i zastanowimy się, czy warto. Jeżeli więc jesteś osobą przedsiębiorczą lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Najpierw przyjrzyjmy się plusom prowadzenia własnej firmy. Pierwszym i niebagatelnym jest oczywiście stworzenie sobie miejsca pracy. Rozpoczynając dowolny biznes, zaczynamy zarabiać pieniądze i sami sobie zapewniamy pracę. Pójście na swoje oznacza więc, że stajemy się sami sobie szefem i od tej pory zaczynamy sterować bardzo ważnym aspektem naszego życia, jakim jest praca. Wiele osób tak bardzo ceni sobie ten fakt, że pomimo iż nie zarabiają oni wielkich pieniędzy, czują pewien komfort psychiczny. Szef nie okrzyczy nas za to, że zrobiliśmy coś źle, nie zwróci nam uwagi, że spóźniliśmy się do pracy, czy też nie odmówi nam udzielenia sobie urlopu, ponieważ to my sami jesteśmy sobie szefem. To jednak nie wszystko. Kiedy nasza mała firma urośnie, to my sami możemy stać się szefem dla kogoś innego. Wiele osób ceni sobie przez to rolę pracodawcy, ponieważ dostarczają oni wartość do społeczeństwa. Tworzenie nowych miejsc pracy i ulepszanie środowiska, które nas otacza, daje naprawdę sporo zadowolenia. Drugim niebagatelnym plusem prowadzenia własnego biznesu jest satysfakcja z tego, co robimy. Mam znajomego mechanika samochodowego, który prowadzi własny warsztat. Pracuje bardzo ciężko, nieraz nawet i po 12 godzin na dobę. Kiedy jednak z nim rozmawiałem, powiedział mi, że pomimo trudów kocha to, co robi i gdyby praca nie sprawiała mu satysfakcji, na pewno nie pracowałby tak ciężko. Własny biznes daje nam więc sporo zadowolenia z życia, dodatkowo generując nam pieniądze. A propos pieniędzy. One również są niebagatelnym plusem prowadzenia własnego biznesu. W znakomitej większości przypadków własna firma dostarcza więcej pieniędzy niż praca na etacie. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy. Mały kiosk z gazetami nijak ma się do pracy na przykład na własną rękę jako programista. W drugą stronę osoba zatrudniona na etacie w korporacji zarabia znacznie lepiej niż drobny przedsiębiorca. Niemniej jednak prowadząc własną firmę, zarobki są zazwyczaj lepsze niż w przypadku etatu. Nie można również nie wspomnieć o tym, że własna firma daje nam możliwość pracy ile chcemy i kiedy chcemy. Wiele osób w dzisiejszych czasach staje się tak zwanymi freelancerami, którzy wykonują zlecenia dla innych przedsiębiorców. Taka osoba, prowadząc własną firmę, może na przykład wykonać 10 zleceń pod rząd i zrobić sobie na przykład tydzień czy też dwa urlopu. W klasycznym etacie taka sytuacja jest niemożliwa. Oczywiście nie każdy biznes daje nam taką możliwość. Prowadząc na przykład kwieciarnię, nie możemy zamknąć jej kiedy chcemy. Możemy jednak zatrudnić kogoś, kto zajmie nasze miejsce i wtedy wykorzystać czas na coś innego. Mamy więc pod tym względem pole manewru. W związku z tym warto zapisać ten fakt na plus prowadzenia własnej firmy. Kolejnym plusem prowadzenia własnego biznesu jest możliwość spieniężenia naszej firmy. Dla przykładu, kiedy stworzymy firmę produkującą na przykład części samochodowe, możemy sprzedać ją komuś innemu, kiedy zdecydujemy, że nie chcemy już dłużej się tym zajmować lub przechodzimy po prostu na emeryturę. W przypadku etatu nie można czegoś takiego zrobić, ponieważ jest to najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Tak samo jest w przypadku, kiedy budujemy nasz biznes i w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że możemy sprzedać komuś wiedzę, jak prowadzić taką samą działalność jak my. Sprzedając patent czy też franczyzę naszego biznesu, możemy stworzyć w pełni pasywne źródło dochodu, które będzie zarabiać przy bardzo niskim nakładzie naszej pracy. Przykładem takiego działania są lodziarnie, które sprzedają możliwość działania pod ich szyldem i z ich menu. Ok, jak widzicie,
Plusów prowadzenia własnej firmy jest naprawdę sporo. Żeby jednak nie było tak słodko, czas przejść do minusów prowadzenia własnego biznesu. Pierwszym jest oczywiście niepewność. Kiedy pracujemy na etacie, wiemy, że każdego 10 miesiąca otrzymamy określone z góry wynagrodzenie za naszą pracę. W myśl zasady, czy się stoi, czy się leży, 2100 się należy. Jeżeli chodzi jednak o własny biznes, tutaj nikt nie daje nam takiej gwarancji. Nigdy nie wiemy, czy klient się zjawi, pogoda dopisze lub czy po prostu przez kolejny lockdown nasz biznes nie zostanie po prostu zamknięty. Życie przedsiębiorcy jest więc trochę takim zgadywaniem lub wróżeniem. Przedsiębiorca zakłada, że na przykład turyści odwiedzą góry i będą zjeżdżać na nartach. Nikt jednak nie da mu gwarancji, że na przykład rząd nie zarządzi lockdownu, jak miało to chociażby miejsce w tamtym roku, czy też pogoda nie spłata figla i będzie po prostu ciepło. Niepewność jest więc stałym czynnikiem, który towarzyszy każdemu, kto ma własny biznes. Kolejnym minusem są oczywiście kontrole. Polskie prawo jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie, a odpowiedzialność urzędnika państwowego tak na dobrą sprawę nie istnieje. W związku z tym, kiedy przedsiębiorca otrzyma niesłusznie karę, musi on najpierw ją zapłacić, a dopiero później walczyć o swoje w sądzie. Jest to więc nie tylko trudne, ale i niezwykle stresujące. Przedsiębiorcy działają pod wielką presją, ponieważ wiedzą dobrze, że jedna kontrola może zakończyć się ogromnymi problemami. Ponadto każdy, kto prowadzi własny biznes, musi cały czas trzymać rękę na pulsie zmian w podatkach. Wpis do BDO, połączenie kasy z terminalem płatniczym czy wysyłanie specyfikacji o ilości sprzedanych reklamówek to tylko niektóre z setek czynności, jakie na uwadze musi mieć przedsiębiorca. Kolejnym minusem jest oczywiście ryzyko niepowodzenia. Własny biznes jest piękny, prawda jest jednak taka, że 1/3 biznesów w Polsce upada w pierwszym roku swojego istnienia. Jest to dość sporo, dlatego podjęcie decyzji o prowadzeniu własnego biznesu warto dobrze zrewidować. Warto zadać sobie pytania, co mój biznes wnosi nowego i czy będzie on potrzebny w miejscu, w którym go zakładam. Dla przykładu, 10. sklep odzieżowy na tej samej ulicy może nie być najlepszym pomysłem na świecie, zwłaszcza kiedy istniejące 9 ledwo wszędzie. Każda firma, która odnosi sukces, musi być po prostu potrzebna. Dlatego też warto dobrze zastanowić się nad waszym biznesem, aby nie znaleźć się w tej 1/3 biznesów, która upada. Nie można również nie wspomnieć tutaj o bardzo ważnej rzeczy, jaką są pieniądze na start naszej działalności. Niektórzy decydują się na wzięcie kredytu na swój biznes. W mojej ocenie jest to ostateczność i jeżeli tylko możecie, starajcie się finansować własny biznes ze swoich własnych środków. W tym miejscu warto również dodać, że prowadząc własny biznes nie mamy limitu czasu pracy i o ile możemy pracować, ile chcemy, działa to również w drugą stronę. Praca po 10, 12 czy nawet 14 godzin na dobę jest więc często smutną rzeczywistością, zwłaszcza jeżeli gonią nas terminy, a my chcemy zarobić. Jak widzicie, prowadzenie własnej firmy ma zarówno swoje blaski, jak również i cienie. Nie każdy nadaje się na przedsiębiorcę i nie jest to nic złego. Dodatkowo ostatnie lata nie zachęcają do zakładania własnej firmy. Zarówno kolejne dodatki socjalne, takie jak chociażby 500+, jak i polityka państwa, której kwintesencją jest wprowadzenie nowego ładu, sprawiają, że coraz więcej osób woli po prostu pójść na etat. Chciałem jednak pokazać wam tym filmem, że prowadzenie własnej firmy ma również swoje ogromne plusy. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jeżeli tak się stało, zachęcam was serdecznie do pozostawienia komentarza taktycznego, łapki, jak również podesłania tego materiału swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.